Zastanówmy się nad sposobami na rozbicie zadania na dodawanie na mniejsze części. Taka strategia może być o tyle pomocna, że jeżeli w dobry sposób rozbijemy zadanie, to łatwiej będzie dodawać. No to przyjrzyjmy się pierwszemu pytaniu. Linda nie jest pewna, jak dodać 39 plus 61. Pomóż Lindzie wybrać zadanie na dodawanie, które jest takie samo jak 39 dodać 61. Przyjrzyjmy się tym przykładom. Pierwszy to 30, dodać 60, dodać 90, dodać 10. Zachęcam Was do zatrzymania teraz filmu i dodania tego, zanim ja to zrobię. No dobrze, skąd się mogło wziąć to 30? 30 to 30, i tutaj też mamy 30. Trójka w liczbie 39 znajduje się na pozycji dziesiątek, czyli reprezentuje 3 dziesiątki albo inaczej 30. Dalej mamy 60. Skąd mogła się wziąć sześćdziesiątka? W liczbie 61, szóstka występuje na pozycji dziesiątek, czyli reprezentuje sześć dziesiątek, albo inaczej mówiąc, sześćdziesiąt. Teraz mamy dodać dziewięćdziesiąt. Skąd pochodzi dziewięćdziesiąt? Niestety nie widzę tu żadnego oczywistego miejsca, w którym występuje dziewięćdziesiąt. Może was kusi, żeby wskazać tę dziewiątkę, ale ona stoi na pozycji jedności, czyli oznacza dziewięć, a nie dziewięćdziesiąt. A tutaj. Mamy 1 i tak samo nie może to oznaczać 10. Takie dodawanie miałoby sens, gdyby tu było 9 dziewięć zamiast 90, a tutaj 1 zamiast 10, bo w naszym zadaniu w liczbie 61 mamy jedynkę na miejscu jedności. Ale pierwsza odpowiedź tych warunków nie spełnia. Nie jest to 30 dodać 60 dodać 9 dodać 1, tylko 30 dodać 60 dodać 90 dodać 10. Skreślamy. Następna odpowiedź. 30 dodać 60 dodać 9 dodać 1. I o to właśnie chodzi. Dokładnie tak przed chwilą ustaliliśmy. Mamy 30 dodać 9, co razem równa się 39, i dalej mamy 60 dodać 1, co się równa 61. Czyli te dwie rzeczy są równoważne. Powód, dla którego warto tak rozbić dodawane liczby, to łatwość wykonania takich obliczeń w pamięci. 30 dodać 60. To 3 dodać 6 dziesiątek, czyli 9 dziesiątek, czyli te dwie liczby to będzie razem 90, a 9 dodać 1 to razem 10, 90 dodać 10 to razem 100. Ale w zadaniu nie chodzi o to, żeby to policzyć, tylko wskazać, która z tych odpowiedzi oznacza to samo, co to dodawanie u góry. I ten drugi przykład zdecydowanie oznacza dokładnie to samo dodawanie. Mamy podać tylko jedną odpowiedź, więc można by na tym zakończyć, ale sprawdźmy jeszcze, czy to się zgadza. Tutaj mamy 9 dodać 1 i to jest ok, ale tutaj jest 3 dodać 6, a ta trójka tutaj nie przedstawia sobą po prostu 3, to 3 dziesiątki, czyli 30. Tu powinno być 30. Tu jest 6 dziesiątek, tu powinno być 60. Tak to nie działa. Tę odpowiedź też skreślamy. Zróbmy inny przykład. Które z poniższych zadań na dodawanie jest takie samo jak 41 dodać 57? Widzimy tu rozbicie na dziesiątki i jedności. Możemy więc przed wyborem poprawnych odpowiedzi zrobić to samo z liczbami 41 i 57. 41 ma na pozycji dziesiątek 4, czyli to będą 4 dziesiątki, a na pozycji jedności mamy 1. Dodać jedną jedność. To jest 41. 57 na miejscu dziesiątek ma 5, czyli dodać 5 dziesiątek, a na miejscu jedności 7, dodać 7 jedności. Zobaczmy, które z tych zadań jest takie samo jak to, co tu napisałem. Pierwsze: 4 dziesiątki i 1 jedność są ok. Tu też mamy 4 dziesiątki i 1 jedność, to razem 41. Dalej mamy 5 dziesiątek i 7 jedności. Wcześniej też zapisaliśmy 5 dziesiątek i 7 jedności. Ten pierwszy wybór oznacza dokładnie to, co zapisaliśmy tu na dole. Zmieniła się jedynie kolejność, która w przypadku dodawania nie ma znaczenia. Gdybym zapisał 4 dziesiątki, 5 dziesiątek, jedną jedność i 7 jedności, to by było identycznie. No i mamy odpowiedź. Sprawdźmy jeszcze dla pewności, czy te dwie odpowiedzi są poprawne. Wiemy, skąd pochodzą te 4 dziesiątki. Dalej mamy jedną dziesiątkę. Wygląda, jakby chodziło o tę jedynkę, ale zamieniła się z jedności na dziesiątki. I to na pewno się nie zgadza. Dalej mamy pięć jedności. Tu mamy cyfrę 5, ale stoi ona na pozycji dziesiątek. Oznacza pięć dziesiątek, a nie pięć jedności. Ta odpowiedź zdecydowanie nie ma sensu. Tutaj mamy cztery jedności, ale czwórka występuje na pozycji dziesiątek. Dalej mamy pięć jedności i znowu piątka występuje tutaj, ale na pozycji dziesiątek. Powinno być pięć dziesiątek. Tu powinny być dziesiątki i tu też powinny być dziesiątki, czyli pierwsza odpowiedź to jedyna poprawna odpowiedź.